Państwu, przed Wami gwiazdy. Bardzo dziękujemy za tak wspaniałe promowanie gminy Wieruszów w takich rytmach, przy takich dźwiękach. I czego Wam życzyć? Sukcesu. Sukcesu. Ale sukces już jest. Naprawdę sukces już jest i to potężny. Powiem tak, to jest olbrzymia praca. To nie jest tak, że się tylko wychodzi na scenę, tylko trzeba dużo, dużo pracować i o czym nie należy i o kim zapominać. Ej, Krzysiu, bardzo serdecznie się kłaniam. To Pana zaangażowanie, to Pana mobilizacja i powiedzmy sobie szczerze, to Pana pieniądze i to Pana zaangażowanie skutkowało tym, że nie tylko się wzruszaliśmy, ale możemy być dumni. No i widać po ekipie, możemy liczyć na coś więcej, tak? Także mówiąc wprost i poetyką tego, co robicie, no idźcie przebojem, tak? I coraz więcej tych przebojów na Waszych ścieżkach, coraz więcej scen, coraz więcej braw i coraz więcej podziękowań. Dobrze. Bo jest za co. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie. Jesteście wielcy. Dzięki. Zacznę od Was. Zacznę od dwa. Wszystkiego dobrego, Panie Krzysiu, naprawdę. Wielkie dzięki, bo to naprawdę, każdy chciałby mieć takiego menadżera. Gratuluję bardzo serdecznie. Panie burmistrzu, chciałem tu dopowiedzieć, że czuję się ojcem chrzestnym tego zespołu, ponieważ z menadżerem Krzysztofem Lotą zorganizowaliśmy pierwszy koncert w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieruszowie, pamiętając jeszcze starą scenę z komunalki. Pierwszy raz wystąpił zespół nie na balu, tylko w festynie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1. Pan Krzysztof ogarnął muzykę, ja scenę i tam zespół rozegrał pierwszy koncert i zobaczmy, jak się urośli. I dobra, my jesteśmy... Adam od początku... Do Krzysiu zapytam wprost, gdzie widzisz Adama w tym zespole? Prawa ręka. Prawa ręka. Wchórka! Od kontraktu. Wchórka, wchórka, wchórka razem z resztą Rady. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. I podziękować wszystkim za zaproszenie, za to, że możemy reprezentować godnie naszą gminę. Na pewno dołożymy wszelkich starań na przyszłość, żeby poprawiać i transparentność naszej gminy w Polsce przynajmniej, a może kiedyś dalej. Będziemy ćwiczyć, uczyć się dopracowywać wszystkie te szczegóły i na pewno jesteśmy w miarę przygotowani do kolejnego etapu, czyli do półfinałów. I szykujemy dosyć fajne hity na zaskoku ogólnie publiczności. Także w imieniu zespołu bardzo dziękujemy i zapraszamy do oglądania TVN. To jeszcze raz wielkie brawa i dziękujemy.